Ja od razu jedno usprawiedliwienie w imieniu zarządu. Chcieliśmy przygotować dokumenty jak najbardziej. Tutaj mały błąd się wkradł. Drugi otrzymają taką nową jego wersję. Różany elektorat do Dominiki przyszedł, no? Proszę. Nie komentować. Słuchajcie, zmiana wynika, my troszkę zamieniliśmy, przygotowując ten druk, po prostu pozostały nam kwoty, ale zmiana wynika nie z naszego błędu, tylko z tego, że dyrektorzy płacimy nie do końca przekazali nam prawdziwe kwoty środków, jakie są tutaj przekazane. W związku z tym uchwała, którą korygowaliśmy pod względem merytorycznym na poprzedniej sesji, musimy skorygować raz jeszcze i jeszcze raz podzielić te środki. Mamy zastrzeżenie, że w zadaniach 4 i 5 nie jesteśmy w stanie zmienić środków, musimy przywrócić je takie, jakie one były w miesiącu, gdzie inwestycyjnych kieszeń nie możemy już po prostu ruszyć. W związku z tym cięcia, które dokonujemy, dokonują się w pozycjach 1, 2, 3, 4 i 5 pozostają niezmienne. Druk pod względem merytorycznym nic się nie zmienia, zmieniają się tylko kwoty na te poprawione względy wyborcze. Ale za te kwoty coś zrobimy? Bez tak, tak, bo to są rozszerzenia zadań. Merytorycznie to jest wszystko jak gdyby dokonywane. Zmiana dzisiejsza dokonuje się po prostu od tego, że my dostaliśmy informacje, które były nieprawdziwe. No, niestety nie jesteśmy w stanie z tym polemizować, jeśli tak na to przykładować. Tak, to jest wiarygodna wersja. Tak, te kwoty poprawione, 600 zł w pierwszym wypadku. No a ja 600 zł, i co to da za to 600 zł? Remont pokoju logopodycznego. Tak, i na, za 600 jeszcze mamy zrobić wymiany podłóg w szatni i w holu. Za 600, no i pokoju logopodycznego. Pole realizacji zadania. Proszę czytać, słuchajcie uważać. Część środków w kwocie 600 zł pozostały po realizacji zadania wymiana podłóg w szatni i w holu. Oznacza się na zadanie. Po prostu 600 zł, które zostały. Ale tak pani Marko, inaczej, jeżeli byśmy tego nie zmienili, to te 600 zł musielibyśmy oszczędzać. No to rozszerzyliśmy po prostu. Także chciałem zrezygnować przyjęcia. Kwoty były inne, musieliśmy je zmienić z racji tego, że coś da nam przekazano. To jest kosmetyka. Kosmetyka. I nie spowodowane nasze błędy. Dobrze, to dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania, myślę. Kto jest za przyjęciem takiej uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Przede wszystkim, to jest dobrze, że przeciw.